to jest taki film o antymiłości, tak można powiedzieć, dlatego że tutaj jest trochę takie obalenie mitu wielkiej miłości i wszystko to stoi w takiej opozycji trochę do takiego wyobrażenia właśnie tego big love. Mm-hmm. To jest taki trochę anty właśnie melodramat, antyromans, ale zarazem jest to film trochę filmu erotycznego, dużo filmu, muzyki jest, także dużo jakby elementów muzycznych, no i elementy filmu kryminalnego, więc jakby, no i filmu psychologicznego oczywiście też, także no sporo jest takich różnych, takiego miksu trochę gatunkowego. Jak z dystrybutorem żeśmy określili ten gatunek na potrzeby jakby rynkowe dramatem erotycznym. Tutaj jest kilka perspektyw czasowych, bo historia ich miłości dzieje się między 97 a 2004 rokiem, a wszystko tak naprawdę oglądamy z perspektywy 2011 roku. Jakby nasza kultura w ogóle jest tak stworzona trochę, że jest i w literaturze, i w filmie, i w muzyce, i wszędzie ten temat miłości romantycznej, idealnej jakby się przewija i ludzie żyją takim trochę wyobrażeniem tego, że jak to powinno wyglądać. Jak ta miłość tak naprawdę powinna przebiegać, jak wygląda miłość idealna. I właśnie moi bohaterowie też są jakby taką ofiarą trochę tego mitu. I tak bardzo chcą, żeby ta miłość była idealna i wspaniała przez cały czas, że jak się to zaczyna inaczej układać, bo wchodzi ta proza życia jakby do tego wszystkiego, to nagle nie potrafią sobie z tym poradzić. Wiem, że się długo przygotowywałeś, tak jak po hollywoodzku, tak do tej roli, że jakoś tam ćwiczyłeś, miałeś trenera. Miałem 3 miesiące treningu przed zdjęciami, bo chodziło o to, żeby zbudować mięśnie, żeby ten bohater dobrze wyglądał. Takie po prostu założenie było na początku, towarzyszy temu, że oni są po prostu piękni, no oni są po prostu piękni, pięknie wyglądają, świetne mają kostiumy. Właściwie też równolegle z tym treningiem rozpoczęliśmy regularne spotkania z Baśką, reżyserką i autorką scenariusza w jednym i pracę nad scenariuszem, dlatego że całe szczęście, akurat Basia jakby miała taką chęć pracy z nami i myśmy mieli też chęć pracy nad tym scenariuszem, żeby go troszkę zmieniać, troszkę tam dodawać od siebie, konsultować, więc prowadziliśmy dużo różnych dywagacji, rozmów, spotkań z psychologami, z prokuratorem, z psychiatrami na przykład, żeby gdzieś tam spróbować zrozumieć meandry zachowań tych postaci. Moja bohaterka to główna bohaterka, Emilka, od 17 do 23 roku życia. Śledzimy jej losy. Poznaję Maćka, co w duży sposób kształtuje jej życie. Wiąże się z nim bardzo, bardzo blisko i on zaczyna jakby wpływać na to, jak ona patrzy na świat. I później spełnia swoje marzenia, więc dostaje skrzydeł. Nagle to życie zaczyna się komplikować, nagle jej grunt pod nogami trochę zaczyna uciekać. To jest, kurczę, taka rola, o której tak naprawdę chyba każda młoda aktorka marzyłaby, więc to wymaga odwagi, ale to jest też ogromny fart i niesamowita radość, że w ogóle na samym początku zawodowej drogi mogę wziąć udział w czymś, co stawia przede mną tak ogromne możliwości. Mamy do czynienia z debiutem i reżysera, i operatora. Tu oczywiście na dwoje babka wróżyła. Jedni mówią, żeby raczej unikać takich sytuacji, nie radzą, że są to bardzo fajne sytuacje, jeżeli duet reżysersko-operatorski debiutuje równocześnie. No niewątpliwie to też jest jednak dla producenta dodatkowy stres. To, co nas zafascynowało, to sposób opowiedzenia tej historii przez Basię. Ona opowiedziała historię miłosną przy pomocy kryminału. Więc fajne połączenie dwóch konwencji autorskiego filmu o miłości z gatunkiem. To jest projekt, który ma, tu jest absolutnie autorskim projektem Basi. Ona jest autorem scenariusza, reżyserem, ma bardzo dużą tutaj wolność artystyczną, nie jest to kino producenckie stricte. Natomiast równocześnie ma pewien walor, myślę, szansy na sukces rynkowy, co dla producenta jest ważne. Zawsze też wydaje mi się, że na to zwracam uwagę. To jest takie wyzwanie trochę, bo operujemy w czterech wymiarach, jakby czasowo-przestrzennych nawet bym powiedział, bo rzecz się dzieje w trzech czasach i
Do tego dochodzi jeszcze wizja lokalna, która też ma specjalną fakturę. Osobną fakturę, w związku z tym te zdjęcia, one troszkę muszą pomóc opowiadać tą historię, żeby nam się to czytało. A z drugiej strony też nie może to być zbyt nachalne. No jakby tak ja dążę do tego, żeby znaleźć ten złoty środek. Pokazujemy takie dwa skrajne światy. W związku z tym w tych dwóch skrajnych światach próbujemy pokazać tę cukierkowość, taki przesyt wszystkiego, trochę jakichś takich wymyślonych, specjalnie trochę sztucznych kadrów. A później jak jest już tak bardzo, bardzo, bardzo źle, czyli skrajnie, no to te zdjęcia robią się też takie trochę bardziej, nie chcę powiedzieć smutne, ale niechlujne, może trochę brudu. Tak trochę za emocjami próbujemy tymi zdjęciami udźwignąć. No, przepraszam, ale kolega zadaje mi właśnie pytanie z offu. 21. Gdzie 21? Tu Matias, operator kamery. Absolutny mistrz świata, jeśli chodzi o tą dziedzinę sportu.